Pan Cię strzeże i błogosławi, rozjaśni oblicze nad Tobą w miłosierdziu swym. Niech Twarz obróci ku Tobie i pokój swój da. Pan Cię strzeże i błogosławi, rozjaśni oblicze nad Tobą w miłosierdziu swym. Niech Twarz obróci ku Tobie i pokój swój da. Błogosławi po tysięczne pokolenie, Twą rodzinę i Twe dzieci, Twoje wnuki i ich dzieci. Niechaj Bóg Cię błogosławi po tysięczne pokolenie, Twą rodzinę i Twe dzieci, Twoje wnuki i ich dzieci. Niechaj Bóg Cię błogosławi po tysięczne pokolenie, Twą rodzinę i Twe dzieci, Twoje wnuki i dzieci. Niech obecność Jego Ducha Cię otacza i prowadzi. Będzie w Tobie i przy Tobie. On jest z Tobą, On jest z Tobą. O poranku i wieczorem w Twoim życiu, w Twoim byciu, w Twoim płaczu i radości. On jest z Tobą i dla Ciebie. 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 On jest z Tobą.
Jeśli nie udało się nam z przytupem wejść w nowy rok w czasie zabawy, to na pewno dziś w Kościele dzięki temu preludium z przytupem możemy przywitać siebie nawzajem. Witam was, moi kochani. Dziękuję za to preludium. Witam was Słowem Bożym, które zapisane jest w haśle roku pańskiego 2021. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec. A hasło miesiąca, które rozpoczynamy, zapisane jest w psalmie 4. Wielu mówi, kto ukaże nam dobro. Wznieś nad nim światło oblicza swego, Panie. I hasło dzisiejszego dnia, 1 stycznia. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Wszystkie te hasła, jak i hasła na każdy kolejny dzień tego roku, który Pan Bóg nam ofiaruje, znajdziecie w książeczce z Biblią na co dzień. Kto takiej książeczki nie nabył, zachęcam do zainstalowania aplikacji z Biblią na co dzień. Jest bezpłatna. Każdego dnia o poranku czy o każdej porze możecie sięgnąć, zobaczyć, jakim słowem Bóg chce was ubogacić. Niech Pan Bóg przyzna się do naszej służby i wspólnie tę służbę dla nas pobłogosławi. Zaśpiewajmy pierwszą z pieśni. Panie, Tyś był ostoją naszą z pokolenia w pokolenie, od wieków na wieki, Tyś jest, o Boże. Nasyć nas o świcie łaską swoją, abyśmy się weselili przez wszystkie Niech spocznie na nas łaska Pana Boga naszego, a wśród nas utwierdzi rąk naszych. Chwała niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na
Boże, w tym pierwszym dniu nowego roku kalendarzowego przychodzimy, aby Ciebie prosić o Twoje błogosławieństwo, o to, abyś nas prowadził, strzegł, ochraniał, abyś posilał nas każdego dnia Twoim Słowem. Naucz nas, Panie, korzystać z tego dobrodziejstwa. Spraw, abyśmy byli pilni w tym, co Ty dla nas przygotowałeś. Pobłogosław nam przez Ducha Twego Świętego. Amen. Pan niech będzie z wami. W Księdze Jozłego w pierwszym rozdziale czytamy słowo, które Bóg kieruje dziś do nas. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, Pan przemówił do Jozłego, syna Nuna, pomocnika Mojżesza. Mojżesz, mój sługa, umarł. Wstań więc i przepraw się przez Jordan wraz z całym tym ludem do ziemi, którą daję Izraelitom. Daję wam każde miejsce, po którym przejdzie wasza stopa, tak jak obiecałem Mojżeszowi. Od pustyni i Libanu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, cała ziemia Chetytów aż do wielkiego morza na zachodzie będzie waszym krajem. Nie ostoi się nikt wobec ciebie przez wszystkie dni. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i dzielny, ponieważ ty sprawisz, że ziemia, którą obiecałem ich przodkom, stanie się własnością tego ludu. Tylko bądź mocny i dzielny, aby strzec i wypełniać całe prawo, które nakazał ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani na lewo, by wiodło ci się we wszystkim, czego się podejmiesz. Niech ta księga prawa nie schodzi z twoich ust. Rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś przestrzegał wszystkiego, co w niej jest napisane. Wtedy bowiem będzie ci się wiodło na twej drodze i osiągniesz to, co zamierzyłeś. Rozkazałem ci przecież, bądź mocny i dzielny. Nie bój się i nie przerażaj, ponieważ z tobą jest Pan, twój Bóg, dokądkolwiek się udasz. Oto słowo Boga żywego. Panie, słowo twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką. Alleluja, alleluja, alleluja. A w Ewangelii Świętego Łukasza w 4 rozdziale, wersetach od 16 do 21 czytamy. Przyszedł też do Nazaretu, gdzie się wychował. Zgodnie ze swym zwyczajem wszedł w dzień szabatu do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu zwój proroka Izajasza. Gdy go rozwinął, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana nade mną, dlatego namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym głosił więźniom uwolnienie i niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. I ogłosił rok miłosierdzia Pana.
Następnie zwinął zwój, podał go słudze i usiadł, a wszyscy w synagodze utkwili w nim wzrok. Wtedy zaczął do nich mówić: dzisiaj wypełniło się proroctwo Pisma, które usłyszeliście. Tyle słów Pisma Świętego. Bądź pochwalony, Panie Jezu. Chwała Tobie, Jezu Chryste. Wyznajmy teraz z całym Kościołem świętą naszą wiarę. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Oh,
Łaska Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami teraz i na wieki. Słowo, które pragniemy dziś rozważać w naszych myślach i sercach, zapisane jest w liście do Filipian w 4 rozdziale. Uradowałem się bardzo w Panu, bo wreszcie zaowocowała wasza troska o mnie. Wcześniej też myśleliście o mnie, ale czas temu nie sprzyjał. Nie mówię tego z powodu niedostatku, ponieważ nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Umiem żyć w biedzie i umiem żyć w dostatku. Do wszystkiego jestem należycie przygotowany. Mogę być syty i głodny, żyć w dostatku i w biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Pięknie jednak postąpiliście, uczestnicząc w moich troskach. Wy, Filipianie, przecież wiecie, że na początku głoszenia Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, żaden kościół nie uczestniczył w dawaniu i przyjmowaniu darów, tylko wy jedynie. W Tesalonice bowiem raz i drugi zatroszczyliście się o moje potrzeby. Nie abym poszukiwał daru, ale poszukuję owocu powiększającego wasze konto. Stwierdzam, że mam wszystko i to w obfitości. Jestem w pełni zaopatrzony, gdyż otrzymałem od was przez Epafrodyta przyjemną wonność, ofiarę godną przyjęcia, podobającą się Bogu. Mój Bóg natomiast zaspokoi wszelkie potrzeby według swojego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie, naszemu zaś Bogu i Ojcu. Niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Panie nasz i Boże, na początku tego roku chcemy prosić, abyś Ty dalej był z nami, abyś nie poprzestawał nas miłować, abyś nie odwrócił od nas swojego oblicza, abyś podążał, zaopatrywał, wzmacniał, pozwalał przynosić nam owoce naszej wiary ku pocieszeniu innych i na Twoją chwałę. Amen. W porcie rybackim stało wiele kutrów, ale tylko przy jednym siedział stary marynarz. Siedział, palił fajkę i patrzył dal, patrzył na morze. Podszedł do niego człowiek, który był ubrany w piękny garnitur i zapytał, dlaczego tu siedzisz? On mówi, wróciłem z połowów i odpoczywam. Mówi, dlaczego nie wypłyniesz drugi raz? Gdybyś wypłynął drugi raz, mógłbyś złowić więcej ryb, mógłbyś więcej ryb sprzedać, mógłbyś więcej zarobić i twój kuter nie wyglądałby tak brzydko, jak wygląda. On mówi, no dobrze, no i co dalej? Gdybyś wypłynął jeszcze raz, może mógłbyś za chwilę kupić drugi kuter, zatrudnić ludzi, powiększyć swoją flotę i łowić jeszcze więcej ryb, sprzedawać je do okolicznych sklepów, a nie poprzez handlarzy. Mówi, dobrze, i co dalej? Później mógłbyś mieć już całą flotę kutrów. Cały ten port mógłby być twój. Mógłbyś zarabiać dużo pieniędzy, mieć piękny dom. Nie musiałbyś sam wypływać co rano i po południe po to, aby łowić ryby. No dobrze, gdybym już to wszystko zrobił, zapytał rybak, to co dalej by się działo? No i wtedy mógłbyś usiąść spokojnie i powiedzieć, jestem zaopatrzony, mam wszystko. Rybak spojrzał na tego mężczyznę, który stał w tym garniturze, w pięknym krawacie, z teczką w ręku i powiedział, przecież ja to właśnie robię. Miał wszystko, jemu tyle wystarczyło. Był szczęśliwy z tego, co miał i doceniał to, co posiadał. Nie potrzebował więcej. Nie potrzebował więcej, bo określił swoje potrzeby. I te potrzeby, które miał ściśle określone, były dla niego wystarczające. Moi drodzy, dzisiaj troszeczkę bardziej od kuchni, brzydko mówiąc, spoglądamy na nasz tekst z listu do Filipian,
którym apostoł Paweł dziękuje za pomoc, pomoc materialną w głoszeniu Bożego Słowa. Różną pomoc, w różnej wielkości, którą otrzymywał właśnie od Filipian, którzy jako pierwsi zauważyli, że ten misjonarz, który podróżuje, który głosi Słowo Boże, który buduje zbory, który później tych zborów dogląda, on potrzebuje również uposażenia, potrzebuje środków, aby nabyć rzeczy materialne, takie jak ubrania, po to, aby mógł też podróżować i opłacić jakąś część podróży, na przykład gdy płynął statkiem. I apostoł mówi, w tym wszystkim, co robię, w tym wszystkim, czego do tej pory doświadczyłem, we wszelkich podróżach, przeżyłem już i biedę, i bogactwo. Byłem bardzo głodny i byłem przesycony. Do wszystkiego się przyzwyczaiłem i wszystko jest moim udziałem. W głoszeniu Bożego Słowa towarzyszycie mi i troszczycie się o mnie i za to wam dziękuję. Zaopatrujecie mnie po to, abym mógł przede wszystkim robić to, co duchowe. I mam wystarczająco dużo wszystkiego. Wystarczająco, mówi apostoł. Nie umiera z głodu, ma tyle, ile potrzebuje, ponieważ ktoś zaczyna się o jego służbę i misję troszczyć, a tym kimś, kto o to się stara, jest sam Pan Bóg, który porusza serca zboru Filipi, którzy składają czy to pieniądze, czy inne dary, po to, aby móc utrzymać apostoła i aby mógł dalej pracować, służyć w tym, do czego został przez Boga powołany. Po to, aby nic nie opóźniało jego dalszej podróży, aby nie musiał skupić się na pracy tylko i wyłącznie fizycznej, którą by musiał zarobić na kolejny etap swojej podróży, ale ktoś o niego zadbał, bo widział taką potrzebę. No i moi drodzy, mówię o tym, że dzisiaj troszeczkę od kuchni, ponieważ troszeczkę od warsztatu duszpasterza, księdza, duchownych, spoglądamy poprzez pryzmat samej służby apostoła Pawła. I to nie tylko głoszenie słowa co niedzielę, co święto, czy przy innych okazjach, ale też i praca po to, aby to, co materialne w każdym z naszych zborów utrzymać. To, co materialne i w czym, gdzie możemy się spotykać, gdzie możemy mieć nasze spotkania jako kościoła, zboru, lekcji religii, spotkania młodzieżowe, chór, chórek i inne kołopań, które odbywają się w naszych parafiach. Bo każde nasze spotkanie, niestety, nie czarujmy się, kosztuje. Bo musimy włączyć prąd, musimy włączyć ogrzewanie, musimy wydać na środki czystości, ktoś musi posprzątać. I moi drodzy, mógłbym dziś powiedzieć tak jak apostoł Paweł, w pełni świadomy i z absolutnym przekonaniem, patrząc na nasz ubiegły rok, że jesteście ludźmi o wielkich sercach, którzy rozumieją potrzeby swojego Kościoła, którzy na ten Kościół łożą, nazwijmy to, jesteście sponsorami społeczności, w której sami się czujecie i przyznajecie się do tego, że to, co tu robimy, nie tylko ja, bo to jest cała nasza ekipa, doskonale o tym wiecie i też to dostrzegacie, która pracuje po to, aby pięknie mogły wyglądać nabożeństwa, ale też aby pięknie wyglądało wszystko to, co jest obejściem naszej plebanii i naszego Kościoła. Od czasu do czasu zdarzają się też miłe słowa, które usłyszymy i za to też wam dziękujemy. Ja mówię tu w imieniu swoim i wszystkich moich współpracowników. I cieszę się, moi kochani, że pomimo tego, że naprawdę wiele parafii mówi o wielkich kryzysach, wielkich potrzebach, to my możemy powiedzieć, że w obfitości ten rok przeżyliśmy. Mogłoby być oczywiście jeszcze lepiej, ale Pan Bóg pobłogosławił nam na tyle, że niczego nam nie zabrakło i bez żadnych długów wchodzimy w nowy 2021 rok.
Także nie tylko zaopatrzenie duchowe w życiu każdej i każdego z nas jest ważne, ale również to zaopatrzenie materialne. Bo jeżeli jesteśmy głodni, to nie potrafimy myśleć o tym, co duchowe. Jeżeli nie wyspaliśmy się, to nie potrafimy przyjść i chłonąć tego wszystkiego, co Pan Bóg nam daje. Jeżeli mamy jakieś problemy, jeżeli coś nas bardzo mocno obciąża, to nie potrafimy się przebić z naszymi myślami w stronę tego, który może nam przynieść zaopatrzenie. Ponieważ zastanawiamy się, jak przeżyć do pierwszego, w co ubrać nasze dzieci, czy też za co zakupić środki żywnościowe, abyśmy mogli wyżywić naszą rodzinę. I to są problemy, z którymi coraz bardziej będziemy mieli do czynienia, również u nas na Śląsku. Widzimy, że te problemy już się pojawiają i są sygnalizowane na razie pojedyncze przypadki w innych parafiach. Ale jeśli nadejdzie kryzys, jeśli nadejdzie sytuacja, w której wiele osób utraci pracę, to będziemy musieli pomyśleć też, jak możemy pomóc innym, jak możemy wspomóc innych, jak otworzyć swoje serca i podzielić się tym, co mamy w tej chwili może w obfitości, w nadmiarze. Tak dzielili się ludzie ze zboru Filipi, który troszczył się o sianie Słowa Bożego, o zwiastowanie dla ducha, ale też i o to, aby ci, którzy zwiastują i ci, którzy przychodzą, byli zaopatrzeni materialnie we wszystko. I apostoł mówi, patrząc na to, widząc, co się działo w moim życiu i w jak wielu miejscach byłem, jak działał Bóg, działał poprzez ludzi, ale i poprzez swojego ducha, to wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Pięknie postąpiliście, mówi, uczestnicząc w moich troskach. I mógłbym te słowa dziś jako cytat skierować w stronę was wszystkich tu obecnych, tych, którzy są na transmisji, albo tych, którzy dzisiejszego dnia jeszcze nie zdążyli obejrzeć naszego nabożeństwa, nie zdążą go obejrzeć, może zrobią to w przyszłości. Pięknie uczyniliście, bo troszczycie się, bo robicie to z serca, nie tylko z obowiązku, bo wiecie, że jesteśmy wszyscy wspólnie gospodarzami tego miejsca i od tego, jak będziemy się troszczyli, będzie wszystko, co jest wokół nas, również zależało. Otrzymałem od was wiele, otrzymałem ofiary, które podobają się Bogu. Bóg mój natomiast zaspokoił wszelkie wasze potrzeby według swojego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. Moi kochani, odczuwamy to, jak Bóg podnosi nas poprzez słowo Chrystusa, poprzez Jego przykład w różnych sytuacjach naszego życia. Jak Bóg nas ratuje, jak Bóg nam dopomaga, jak Bóg nam podpowiada, jak działa w sposób czasami niesamowity, w sposób, który budzi nasze przeogromne zaskoczenie, a robi tak dlatego, że wie i zna potrzebę, taką, jaką nosimy teraz w naszym sercu. On wie i zna sytuację, w jakiej się teraz znajdujemy i On tym, którzy się do Niego przyznają, nie pozwoli zginąć. On od nich się nie odwróci, a gdy będą wołać, mówi, wysłucham was, gdy będziecie wołać całym moim sercem, przyjdę do was i objawię się wam, powiem wam, jaka jest moja wola, pomogę wam, przeprowadzę was. Dlatego na progu nowego, gdy nie słyszymy wielu pomyślnych wiadomości, gdy doświadczyliśmy już tego, co było w 2020 roku i wyciągamy z tego daleko idące wnioski, chcemy Boga prosić, aby nigdy się od nas nie odwrócił i mocno nas trzymał, aby ochraniał nas swoją tarczą i obdarzał nas swoją miłością. Abyśmy byli zaopatrzeni duchowo i materialnie. Abyśmy potrafili dzielić z innymi tym, co posiadamy.
Moi drodzy, specjalnie na początku, może to była trochę reklama, ale dobre rzeczy należy reklamować. Mówiłem o książeczce z Biblią na co dzień. Na podstawie tej książeczki codziennie duchowni z wielu parafii naszego kościoła nagrywają codziennik, który jest nadawany przez chrześcijańską telewizję internetową i wiem, że wielu z was również ogląda te codzienniki, to Słowo Boże, które jest rozważane o różnych porach dnia. Oglądacie to też dzięki waszej ofiarności, bo dawaliście ofiary na Bratnią Pomoc imieniem Gustawa Adolfa i całe drugie półrocze wydawania codziennika mogliśmy dzięki tym ofiarom sfinansować i za to również wam dziękuję. Dlatego wykorzystajcie. Wykorzystajcie wszystkie te narzędzia, które w tej chwili mamy, wszystkie te możliwości, które Bóg nam dał. Wykorzystajcie je dobrze dla zbudowania swojego ducha. A jeśli będziecie zbudowani duchowo, to będziecie też potrafili pracować na to, co materialne i znowu dzielić się z innymi, dzielić się ze swoją parafią, abyśmy mogli dalej budować duchowo kolejne pokolenia. Przeczytajcie sobie cały list do Filipian, bo jest on naprawdę pięknym wyrazem podziękowania, ale też i troski o tych, których apostoł gdzieś pozostawił, idąc dalej, zwiastując dobrą nowinę o Jezusie. Odnajdźcie tam samych siebie i odpowiedzcie na pytania, które apostoł stawia. Przyjdźmy do Jezusa, podziękujmy Mu i prośmy o błogosławieństwo na cały nowy rok. Amen. Panie Jezu, Ty wyposażyłeś apostoła Pawła, Ty go nawróciłeś i posłałeś w misję, posłałeś w teren. Powiedziałeś, idź i głoś Ewangelię o mnie. Zwiastuj wszędzie tam, gdzie przyjdziesz, że jestem Zbawicielem, Mesjaszem, tym, który został przez Boga posłany po to, aby nikt, żadna kobieta, żaden mężczyzna, żadne dziecko, żaden dorosły nie zginął, ale miał żywot wieczny. I apostoł, Panie, wyruszył. Gdy przykładamy to, co robił na nasze czasy, to musielibyśmy powiedzieć, że był szalony, bo nie miał możliwości otrzymywania przelewów od innych, nie miał możliwości wzięcia dużej ilości gotówki ze sobą, a jednak wyruszył w drogę, bo wiedział, że Ty, Panie, jeśli wysyłasz, to dajesz zaopatrzenie, również to materialne. I błogosławiłeś jego służbę dla Twojego imienia w przeróżny sposób. Panie, dziś dziękujemy Tobie za tych wszystkich, którzy dbają, myślą o tym, jak utrzymać budynki, w których możemy się spotykać, nasze kościoły, świątynie, plebanie, sale katechetyczne. Dziękujemy za to, że w tych trudnych czasach potrafimy się dzielić tak trudno zarobionymi złotówkami. Mamy serca otwarte i widzimy potrzeby. A Panie, kiedy dzielimy się, to mamy w sercach naszych ogromną radość, że mogliśmy pomóc, że mogliśmy coś zrobić, że gdzieś w czymś mamy choć maleńki udział. Dlatego, Panie, dziękujemy Ci za tą radość, którą też dajesz w nasze serca. Polecamy Ci całą przyszłość, która jest przed nami. Polecamy Ci każdą z dróg, po której pójdziemy, każde z zadań, które przyjdzie nam wykonywać. Wierzymy, że nas nie opuścisz, od nas się nie odwrócisz, że będziesz nas strzegł, zaopatrywał, posilał, wzmacniał, wyposażał. Przybądź, Panie, z Duchem Twoim Świętym, odnawiaj nas każdego dnia. Przybliżaj nas do siebie, abyśmy słysząc Twój głos chętnie wyruszali i służyli, pomagali innym, głosząc i zwiastując, że czynimy to jako owoc miłości do Ciebie. Polecamy Ci, Panie, całą naszą parafię, wszystkie nasze rodziny, w szczególny sposób naszą młodzież i nasze dzieci, bowiem o nich najbardziej się teraz obawiamy i o nich najbardziej się troszczymy, ale też i naszych seniorów, którzy ze względu na panujące warunki nie mogą zbyt często do tej świątyni przychodzić. Panie, poruszaj ich serca, sprawiaj, aby pozostali wiernymi Tobie.
Daj nam, Panie, dobry rok. O to prosimy z ufnością, bo jesteś Bogiem wielkim, wiernym, dotrzymującym słowa. Amen. Moi drodzy, zapraszam Was na nasze kolejne nabożeństwo w nadchodzącą niedzielę, 3 stycznia o zwykłej porze, o godzinie 9:30 albo niezwykłej porze, jak to woli, bo to niezwykła pora naszego spotkania. To nabożeństwo będzie połączone ze spowiedzią i komunią świętą, a 6 stycznia w święto Epifanii, w środę, nabożeństwo tu w naszej świątyni o godzinie 9:30. Obydwa te nabożeństwa będą transmitowane online. Tyle ogłoszeń. Przyjmijcie życzenie pokoju. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen. Moi drodzy, następną pieśń kiedyś już śpiewaliśmy, uczyliśmy się. Będziemy ją śpiewali w takim, możemy powiedzieć, kanonie. Najpierw mężczyźni będą śpiewali pierwszą część, a kobiety będą odpowiadały. Postaramy się to z moją żoną jakoś ogarnąć. Poprzez piachy, do stóp
Jezus nauczył nas najpiękniejszej z modlitw, w której wyrażone są wszystkie nasze prośby, ale też Jego uwielbienie. Zawołajmy słowami modlitwy: Ojcze nasz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Alleluja. Niech Ci błogosławi Pan, niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen. Cześć.